Bartosz Bednarczuk, witam Państwa bardzo serdecznie w premierowym odcinku programu Kontrowersje. Moim i Państwa gościem jest wybrany niedawno na drugą kadencję prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Jesteśmy już praktycznie na finiszu wakacji. Zdążył Pan już odpocząć? Niestety nie, ponieważ druga kadencja, która rozpoczęła się, ma tyle ciężkich do udźwignięcia problemów, że raczej o wakacjach nie ma sensu rozmawiać. O jakich problemach mówimy? Problemy związane z ustabilizowaniem finansowym budżetu, z inwestycjami, z którymi się w tej chwili paramy. Są ogłoszone przetargi na kolejne inwestycje na ponad 90 bilionów złotych, więc przed nami dużo pracy. O wakacjach nie ma sensu rozmawiać. Myślę, że wakacje będą gdzieś listopad, grudzień. Czy zgodzi się Pan z takim stwierdzeniem, że kampania rozpoczyna się dzień po wygranych wyborach? W tym samym dniu rozpoczyna się kampania, trzeba to sobie powiedzieć jasno. Mieszkańcy i ich oczekiwania są bardzo wielkie, więc jeżeli ktoś decyduje się zostać prezydentem w tym mieście, musi liczyć się z tym, że kampania zaczyna się w dniu wyborów. No właśnie w tym mieście. Niejednokrotnie słyszałem taką opinię, że Mysłowice to miasto bardzo specyficzne pod względem politycznym, w którym trudno jest prowadzić jednolitą, spójną politykę bez awantur, na spokojnie i gdzieś tam z ujęciem po prostu dobra ogółu i dobra mieszkańców. Niestety polityka zawładnęła miastem tak mocno, że trudno mówić o normalności. Niestety trzeba się z tym zmierzyć i przez ostatnie 6 lat mierzę się z tym na każdym kroku. Racjonalności czasami w podejmowaniu decyzji podczas obrad Rady Miasta nie ma żadnych. Jest zbyt wiele polityki, nienawiści, agresji. Mam nadzieję, że wyciszy się to w tej kadencji. Widzę, że jest ku temu możliwość i liczę na to, że radni pójdą po rozum do głowy i zaczną ze sobą rozmawiać, rozpoczną jakieś działania związane ze spójnością polityczną naszego miasta. Wspomniał Pan prezydent wcześniej o ustabilizowaniu budżetu. Czy mógłby Pan rozwinąć, dlaczego ten budżet w tym roku wygląda tak, jak wygląda? Największy problem to to, że Regionalna Izba Obrachunkowa w tym roku tworzyła budżet miasta. Ci ludzie nie mają wiedzy takiej dogłębnej, jakie są potrzeby mieszkańców. Zostały wycięte zadania, które były przez lata prowadzone przez nas, związane z polityką społeczną, szeroko pojętą polityką społeczną, sportem, kulturą. Musimy teraz zmieniać pewnego rodzaju wydatki i zadania. Przy okazji przez ostatnie lata radni właśnie Koalicji Obywatelskiej i poprzedniego prezydenta Edwarda Lasoka robili wszystko, aby nie udało się przeprowadzić jakichkolwiek działań związanych ze stabilizacją finansową miasta. Odrzucali możliwość sprzedaży nieruchomości, które nam są zbędne, nie pozwalali podejmować decyzji związanych z regulacją podatków i opłat miejskich. To spowodowało, że przez ostatnie lata powstawała z roku na rok coraz większa dziura budżetowa, którą teraz musimy uzupełniać oszczędnościami, a jak wiadomo, najgorzej na tym wyjdą sami mieszkańcy, bo wszystkie oszczędności są za każdym razem, czy to przez rząd, czy przez samorządy, przerzucane na mieszkańców w formie wyższych opłat i cięć w budżecie. No właśnie, ale jeżeli jesteśmy też jeszcze przy budżecie i samym zadłużeniu, o którym Pan prezydent wspomniał, no to dużo zarzutów w internecie pada pod Pańskim kierunkiem, że to właśnie w ciągu tych ostatnich 5 lat miasto zostało tak naprawdę bardzo mocno zadłużone, najwięcej w historii. Co mógłby Pan prezydent powiedzieć na ten temat? Nie jest to prawda. Są to mity powtarzane przez moich politycznych oponentów. Nie mają innych argumentów, więc powtarzają między innymi to, że miasto zostało na potęgę zadłużone. Powiem nawet taką prostą rzecz. W 2018 roku, gdy zostałem prezydentem, po tygodniu dowiedziałem się, że trzeba zaciągnąć 20 milionów zobowiązań, żeby uzupełnić budżet, żeby zapłacić ludziom wynagrodzenia, żeby zapłacić ludziom wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak prąd, gaz, czyli wszystkie media. To pokazuje, w jakiej sytuacji było miasto w 2018 roku, czyli bez pomysłu na rozwój, bez możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, z ogromnymi długami, nie tylko miejskimi, ale MPWiK, gdzie było ponad 200 milionów długów wraz z odsetkami. Musieliśmy się zmierzyć z ogromnymi problemami.
Później nastąpił COVID i tutaj Rada Miasta zaciągnęła zobowiązanie o wartości 35 milionów złotych, wiedząc o tym, że to są pieniądze, które miasto straciło przez między innymi brak wpływów do budżetu. Potem musieliśmy uzupełnić budżet brakami na inwestycje, które otrzymaliśmy z rządu, i to poważne inwestycje mówię o poważnych inwestycjach, jak budowa szkoły na Laryszu i Hajdowiźnie, jak remont 8 przedszkoli, czyli pełne termomodernizacje, pełne modernizacje 2 szkół, przebudowy układów komunikacyjnych, przebudowy 2 parków, więc nie były to pieniądze na przejedzenie, jak to się działo we wcześniejszych latach, że ciągnęło się kredyty po to, żeby dać na wynagrodzenia, tylko tutaj były te pieniądze na inwestycje, na rozwój miasta, odbudowę tego, co przez 40 lat było niszczone i zaniechane. No właśnie, ale też wspomniał Pan o pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Sporo chyba tych pieniędzy zostało ściągniętych do Mysłowic w ostatnich 5 latach. Jakby Pan mógł tak pokrótce oczywiście powiedzieć nam, co za te pieniądze zostało zrobione, a przede wszystkim o jakiej kwocie mówimy? W historii naszego miasta nie przypominam sobie, żeby wpłynęły większe środki rządowe niż w ostatnich 5 latach. To jest ponad 437 milionów złotych i między innymi zmodernizowaliśmy Park Zamkowy, zmodernizowaliśmy promenadę, wybudowaliśmy pierwsze drogi rowerowe w historii miasta, przebudowaliśmy dworzec, czyli zejście pod przejście podziemne, łącznie z windą, schodami ruchomymi. Tak jak powiedziałem wcześniej, 8 przedszkoli, to jest bardzo poważny wydatek. Przedszkola były w opłakanym stanie, wypadały okna, były pozabijane drewniane framugi gwoździami, żeby nie wypadały na dzieci. Taki stan był miasta. Ulica Laryska została kompleksowo przebudowana. Kończymy ulicę Długą, gdzie na Dziećkowicach nie można było bezpiecznie dojść do szkoły. Robimy w tej chwili ulicę Kryształową. Skończyliśmy 3 maja za prawie 17 milionów złotych w stronę Murcek i drugą część 3 maja z 2 rondami w stronę ulicy Dzierżonia. Przebudowaliśmy kilka innych układów komunikacyjnych. Zrobiliśmy bardzo duże zmiany w ośrodkach kultury, w ośrodkach sportu. Zmodernizowaliśmy placówki oświatowe poprzez wyposażenie i remont kuchni, świetlic, zakup pomocy dydaktycznych. To są ogromne pieniądze, które wydaliśmy, ale też wcześniej pozyskaliśmy. Tylko też trzeba pamiętać, że do każdej inwestycji należy dołożyć własne środki i tutaj mamy ogromny problem z tym, że musimy za każdym razem dokładać. Oprócz tego przypomnę o wywozie odpadów niebezpiecznych. To jest 97 milionów 200 tysięcy złotych. Moi poprzednicy niespodziankę zrobili mieszkańcom w postaci największej bomby ekologicznej w historii nie tylko Śląska, ale bodajże Polski w centrum miasta. I musieliśmy się pozbyć tej niebezpiecznej formy niespodzianki. To też dużo kosztowało, trzeba było własne środki wydać, a całe środki też się wpisały w wydatki bieżące, czyli zachwiały równowagę budżetową. Jak już Pan wspomniał o tych odpadach, to tak aż nasuwa się, żeby się zapytać, bo również wiele gdzieś tam kontrowersji szuka, przede wszystkim pańska opozycja. Czy jest cokolwiek w całej procedurze wywozu tych odpadów, czy pozyskania na to środków, co chciałby Pan zmienić już po czasie? Powiem tak, że ta brutalna polityka w mieście nie ma żadnych hamulców moralnych ani etycznych. Między innymi to pokazuje sposób, w jaki przekazuje się wywóz odpadów niebezpiecznych. Wywieźliśmy odpady zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Nadzór nad wszystkim miała prokuratura regionalna, miały nadzór służby państwowe. Nikt nie doszukał się żadnych działań związanych na szkodę miasta przez nas jako mieszkańców. Niestety mafia śmieciowa miała bardzo duże pole do popisu w mieście, ponieważ dostali zgody ze strony Urzędu Miasta i najważniejszych urzędników na składowanie odpadów niebezpiecznych w miejscu, gdzie nie powinny te odpady nigdy trafić. Mówi się o tym, że przejeżdżały tysiące samochodów przez Mysłowice i ani jeden mandat nie został wypisany, pomimo tego, że z samochodów lały się kwasy i różne substancje chemiczne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Nikt nad tym nie panował. Od pierwszego dnia odpady były składowane w sposób nieodpowiedzialny i niezgodny z prawem. Człowiek, który wydał na to zgodę w imieniu władz miasta, za zgodą władz miasta, trzeba sobie to jasno powiedzieć, dzisiaj jest wiceszefem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ma pełny dostęp do dokumentacji. Ja podejrzewam, że do dokumentacji już niepełnej, i to mówię z pełną świadomością,
bo nie wierzę w to, żeby w sposób, jakby to powiedzieć, przypadkowy ten pan dostał się na tak wysokie stanowisko, żeby mieć nadzór nad działaniami związanymi z odpadami niebezpiecznymi w Mysłowicach, wydając wcześniej zgodę. Zastanawiające jest również to, że ma bardzo dużą opiekę polityczną. Ten pan ma bardzo duże wsparcie polityczne, jest broniony ze wszech miar przez organizacje polityczne i ich przedstawicieli, nie będę mówił jakich. Dla mnie to jest skandal i to pokazuje, że mafia śmieciowa ma macki tak głęboko posunięte, że najwyżsi urzędnicy mogą tymi mackami być oplecieni. No ale z drugiej strony przynajmniej można powiedzieć, że wywóz tych odpadów z terenu Mysłowic był skuteczny i te odpady, te odpady już na pewno nie zagrażają mieszkańcom. Nawiązując jeszcze do tych wielu inwestycji, o których pan mówił, wiele inwestycji drogowych zostało przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, ale też jak wystarczy przejechać się czy po centrum, czy po innych dzielnicach, widać, że kolejne inwestycje są prowadzone. No, podobno niektórym mieszkańcom się to nie podoba, że aż tak dużo. Tutaj znalazłem taki cytat w internecie pana Łukasza, użytkownika Facebooka. Jeszcze chwila i żeby z Quick Parku na przykład na Brzęczkowice dojechać, trzeba będzie przez Sosnowiec S1, bo będzie szybciej, bo nie będzie drogi bez remontu. Jednego nie potrafią skończyć, a drugie kopią. Szkoda słów. Jest to z jednej strony demonizowanie tego, co się dzieje w mieście, z drugiej jestem w pełni świadomy tego, że gdy prowadzi się inwestycje drogowe w szczególności, są utrudnienia w ruchu. Miasto Mysłowice to jest przelotówka na Kraków, na Katowice. Zdajemy sobie z tego sprawę, że każda rozkopana droga powoduje duże problemy, ale jeżeli przez 40 lat miasto było niszczone, przez 40 lat nikt nie modernizował tego miasta, a teraz otrzymaliśmy środki finansowe, żeby to miasto zmodernizować, trudno, żebym te środki oddał i zostawił takie dziadostwo, jak było wcześniej. Jedyny problem, i to duży problem, stworzyła nam firma, która zeszła z placu budowy przy przebudowie torowisk. Ale jak widzimy, jest już cała inwestycja na ukończeniu. Do końca września będziemy cieszyli się z płynnego przejazdu, z nowego ronda, z przebudowy układu komunikacyjnego, nowych torowisk. To bardzo ważne zadanie, które też dużo problemów nam sprawia, ponieważ cokolwiek nie wykopiemy, jest problem z sieciami podziemnymi. Tutaj też trzeba powiedzieć, że przez 40 lat nikt nie dokonywał dokumentacji odpowiedniej, aby te sieci gdzieś nanieść. Co chwilę wykopujemy jakieś rury z gazem, stary wodociąg, który do dzisiaj istnieje, ale tak jak powiedziałem, z wszystkim sobie radzimy i również z tą ulicą Bytomską, Starokościelną, Szymanowskiego i Powstańców sobie poradzimy. Duży problem mamy z przebudową ronda, bo jak wiadomo, tutaj na Kraków, na Jaworzno, na Sosnowiec jest przelotówka, ale to już też jest ostatnie tygodnie działań. Prezydent Wojciech Chmiel prowadzi nad tym nadzór i widzę, że idzie mu to bardzo sprawnie razem z Wydziałem Inwestycji. Miasto Mysłowice będzie bardzo mocno zmodernizowane, gdy to zakończymy. I jak widzimy, rozpoczęliśmy kolejną, dużą, bardzo wielką inwestycję związaną też z retencją, odprowadzaniem wód. To jest ulica Armii Krajowej, Prusa, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Rejmonta, Lompy. To są ulice, które muszą być też przebudowane. Otrzymaliśmy na nie ogromne dofinansowanie i trudno było te środki oddać. Pan mówi o odkopywaniu skarbów pod ziemią, a ja mam kolejne skarby w internecie i kolejne jakieś takie sprawy kontrowersyjne, które dotykają pańskiego wizerunku, czy w ogóle wizerunku miasta. Jest taka ostatnia sytuacja związana z pracownikiem Mosiru, panem Sebastianem Michalakiem. Mam taki jeden z cytatów. Decyzja o zwolnieniu Sebastiana Michalaka w tak nagły i nieprzejrzysty sposób budzi nasze głębokie zaniepokojenie. Taka forma zwolnienia bez wcześniejszych konsultacji i wyjaśnień jest nie tylko nieprofesjonalna, ale również niesprawiedliwa wobec osoby, która przez lata poświęcała się dla dobra naszego miasta. To komentarz użytkownika Facebooka o imieniu Jarosław. Do tego dodam tylko tyle, że robiąc pewien research przed tym programem, czytałem wiele takich opinii, że to decyzja polityczna. Jakby pan się do tego odniósł? Pan Jarosław, który komentarz zamieścił, to członek Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Człowiek, który na każdym kroku stara się wszystko upolityczniać. Nie jest to zły człowiek, ale po prostu ma takie spojrzenie na świat, o którym nie chciałbym nawet rozmawiać. Pan Sebastian Michalak przez wiele lat ze mną też współpracował, gdy byłem wcześniej radnym, teraz prezydentem, z panem Michalakiem współpracowałem i nie czynnik polityczny zadecydował o tym, że odszedł z Mosiru, i to mówię z pełną świadomością swoich słów.
Pan Michalak w 2018 roku oficjalnie wciągnął w kampanię wyborczą klub sportowy Silesia Wolej, gdzie dzień przed wyborami wrzutkę taką zrobił internetową, że klub Silesia Wolej i Sebastian Michalak popierają Wojciecha Króla, czyli Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską w naszym mieście, czyli stanął przeciwko mnie, mimo że przez wiele lat przyjaźniliśmy się i współpracowaliśmy. I to nie zadecydowało o tym, że odszedł z pracy. Dalej ze mną współpracował przez kolejnych 6 lat, bo to od 18 roku już 6 lat minęło. Mieliśmy trudne rozmowy, to fakt, ale nigdy nie sprowadzaliśmy to do tego, żeby pana Sebastiana pozbawić pracy przez to, że popiera Koalicję Obywatelską, pana Króla, a teraz poparł panią Simelową. Pan Sebastian Michalak sam się wyeliminował z pracy w Mosirze. Przez wiele miesięcy mieliśmy pewnego rodzaju problemy z jego zachowaniami. Też nie reagowaliśmy w sposób skuteczny, bo daliśmy mu szansę. I pan dyrektor w szczególności. Ja starałem się w takie rzeczy nie ingerować. Sprawa pana Michalaka to jest sprawa tak naprawdę z ostatnich kilkunastu dni. Wcześniej wiele kontrowersji również wzbudziła sprawa Alterfestu i Łukasza Prajera. Czy mógłby pan się do tego jakoś przed kamerą ustosunkować? Dla mnie bardzo niegrzecznym jest to, że też mówi się, że to polityka zdecydowała o tym, że pan Prajer nie zorganizował w tym roku Alterfestu. Alterfest w bardzo prosty sposób można wytłumaczyć, dlaczego się nie odbył. Nie odbył się, ponieważ radni Koalicji Obywatelskiej i byłego obozu pana Lasoka nie przyjęli budżetu, a w zapisach budżetowych był Alterfest, jego organizacja i finansowanie. Gdy radni nie przyjęli budżetu, nie było możliwości wydania środków finansowych na Alterfest i ci sami radni, którzy nie przyjęli budżetu, później w mediach społecznościowych kreowali politykę, swoją brutalną i paskudną politykę, mówiącą o tym, że Alterfest nie został zrealizowany przez to, że ja nie chciałem, czy urzędnicy. Jest to kłamstwo i to bezczelne kłamstwo, które nie powinno mieć miejsca, nawet gdy różnimy się politycznie. Zresztą pan Prajer oficjalnie też włączył się w politykę w sposób bardzo jednoznaczny. Mimo tego też pracował w Mysłowicach. Mieliśmy trudne rozmowy. Starałem się robić wszystko, żeby mógł realizować swoje pomysły. Niestety wybrał swoją drogę. Jeżeli ludzie kultury czy sportu angażują się w politykę, dla mnie jest to niepoważne, jest to chore. Nie powinno być polityki ani w sporcie, ani w kulturze. Dlatego ci ludzie sami się eliminują. Ja nie mam z tym nic wspólnego i tych ludzi jest coraz więcej. Ja nie wiem, czy ta polityka wywiera tak zły wpływ na ludzi, na ich najbliższe otoczenie. Ja bym sugerował, że jeżeli ktoś chce pracować dla miasta, niech politykę zostawi na boku. Ja też się sam nie angażuję w politykę jednoznacznie. Jak wiemy, wywodzę się z lewicy, ale współpracuję i z Koalicją Obywatelską, i z Konfederacją, i z Prawem i Sprawiedliwością, i z lewicą moją. Dla mnie nie ma barw politycznych, jeżeli chodzi o miasto, ale jeżeli ktoś idzie w tym kierunku, że zaczyna szufladkować wszystkie działania przez pryzmat polityki, to powinien dać sobie spokój, bo to jest na szkodę mieszkańców. Mieszkańcy nie życzą sobie politycznych zachowań podczas imprez kulturalnych czy sportowych. No ale właśnie tutaj też jakieś tam zarzuty w pańskim kierunku pojawiły się a propos tego, że również decyzja polityczna co do śniadania na Polanie w Mysłowicach, śniadania na Górce Słupeckiej, również dosyć kontrowersyjna sprawa i w wielu oczach skandaliczna. Co na to by pan powiedział? Rzeczywiście sytuacja była bardzo skandaliczna. Przez 5 lat miasto pomagało organizatorce śniadań na Polanie, która, tak szczerze mówiąc, gdy rozpoczynała to śniadanie na Polanie, nie miała żadnego zaplecza. Jako miasto i ja osobiście włączyłem się w organizację śniadań na Polanie. Doprowadziliśmy energetykę na Polanę, zmodernizowaliśmy to miejsce, założyliśmy monitoring, żeby było bezpiecznie. Rozpoczęliśmy działania związane z pomocą przy organizacji śniadań na Polanie w postaci organizacji pozarządowych, jednostek miejskich i nagle po wyborach jedna z kandydatek i również organizatorka, bo o tej samej pani mówimy, odpala sobie Facebooka i mówi, że ktoś jej chce ukraść śniadanie na Polanie.
Ja, pracownicy urzędu, byliśmy zszokowani, że do takiej sytuacji dochodzi, ale bardzo szybko okazało się, że jest to kolejny taki polityczny pstryczek, który otrzymałem ze strony Koalicji Obywatelskiej i ludzi związanych z wyborami, ponieważ pani organizatorka również się zaangażowała bardzo mocno w proces wyborczy. Ludzie, którzy robią ten hejt, że miasto próbowało zawładnąć imprezą czy wydarzeniem, wszyscy byli prawie kandydatami do Rady Miasta bądź na prezydenta i to pokazuje tą nienawiść, to szaleństwo powyborcze, że wybory się skończyły w kwietniu. Ci ludzie nie potrafią otrząsnąć się z politycznej porażki, robią różne świństwa, a najgorsze jest to, że cierpią na tym mieszkańcy, ponieważ śniadanie na Polanie to było takie moje oczko w głowie. Przez ostatnie 5 lat byłem niemal na wszystkich śniadaniach na Polanie, nawet wakacyjne moje wyjazdy gdzieś tam tak zmieniałem, żeby móc uczestniczyć w tych wydarzeniach. Starałem się pomagać finansowo poprzez moje gdzieś możliwości zakupu samych leżaków, sprowadzenia różnych innych rzeczy. No i nagle dowiaduje się, że próbujemy ukraść wydarzenie. Jeszcze troszeczkę oparłoby się to o sąd, ale uważam, że nie powinniśmy tego robić. Niech to samo się przegryzie. Jak widzicie, szanowni państwo, pierwsze śniadanie na Polanie, które odbyło się bez Urzędu Miasta, bez jednostek miejskich, skończyło się pod sklepem. Pod sklepem tej pani byli tam kandydaci do Rady Miasta, kandydaci na prezydenta, czyli cała świta polityczna, która chce światu udowodnić, że oni są apolityczni, że robią wszystko dobrze, że chcą pomagać mieszkańcom. Zniszczyli imprezę. My dzisiaj przenieśliśmy się na wesołą falę. Ja tam też nie ingeruję, tak jak nie ingerowałem w śniadaniu na Polanie, w to, co się tam dzieje, tylko pomagam. Dzisiaj na wesołej fali w dzielnicy Wesoła mamy piękne wydarzenie, gdzie przychodzą setki ludzi. Bardzo szybko przeniosło się to wydarzenie, bo jest potrzebne. Ludzie chcą odpoczywać bez polityki, bez właśnie takich niegrzecznych zachowań. Udało się bardzo szybko to zrobić i dzisiaj śniadanie na Polanie, które było na Brzęczkowicach, wygląda bardzo skromnie i jest mi strasznie przykro, bo kibicuję pani, która to organizowała, pani kandydatce. Niech realizuje swoje marzenia, tylko niech nie robi tego z polityką w tle. Wtedy się wszystko uda. My przenieśliśmy się wszyscy, którzy nie chcą mieć nic z polityką, na porankach niedzielnych, na wesołą falę. Jak widzimy, udało się, przejęli to ludzie, którzy prowadzą organizacje pozarządowe. Urząd Miasta tylko pomaga, tak jak przy innych imprezach. Rozmawiamy dzisiaj głównie o tych negatywnych rzeczach, natomiast wśród tych negatywnych rzeczy występują również w mieście naszym pozytywne i jest ich niemało. Przede wszystkim jest to na pewno obecność dzieci z Buczy w ostatnich kilkunastu dniach w naszym mieście i kolonii czy półkolonii, jakby tego nie nazywać, zorganizowanych wspólnie z Fundacją Wolne Miejsce. Pojawiają się jednak zarzuty oczywiście w pańskim kierunku, że ta cała obecność dzieci tutaj z Buczy została zorganizowana z miejskiej kasy, tak, z budżetu miasta, który, jak wiadomo, w tym roku jest dość skromny. Jakby pan się odniósł do tej kwestii? Mnie strasznie boli, że dochodzi do sytuacji, że najwięcej do powiedzenia mają ludzie, którzy nie mają żadnej wiedzy na temat tematu, który poruszają. Dzieci z Buczy przyjechały do Mysłowic między innymi na moje zaproszenie i zaproszenie burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola. Są to dzieci po ciężkich przejściach wojennych. Widzieliśmy w telewizji, co tam się działo. W organizacji kolonii pomogli nam przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, tak jak Wolne Miejsce, jedna z firm IT, piekarnie, sklepy. Oni zaopatrzyli w żywność, we wszystkie środki czystości, abyśmy mogli takie kolonie zorganizować. Przy okazji Urząd Marszałkowski i Pan Marszałek również pomógł nam, między innymi organizując wolny czas w planetarium, w Śląskim Zoo czy Wesołym Miasteczku. Zrobiliśmy to tak naprawdę środkami zewnętrznymi, ale nawet gdybyśmy mieli wydać środki nasze, miejskie, publiczne, uważam, że byłaby to dobra decyzja, ponieważ Polakom w czasie trudnych chwil pomagali również obcokrajowcy i inne państwa i ja uważam, że nie powinniśmy się tutaj dzielić na tych, którzy wspierają Ukrainę, którzy wspierają inne kraje. Powinniśmy wspierać tych, którzy potrzebują naszej pomocy, więc te wszystkie internetowe hejty powinny odejść w niepamięć. I apeluję do wszystkich, zanim coś napiszecie, zastanówcie się dwa razy, czy nie krzywdzicie ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy.
Panie prezydencie, w imieniu swoim oraz widzów bardzo dziękuję za tą rozmowę i za wyjaśnienie kilku kontrowersyjnych kwestii, bo tak jak sama nazwa programu wskazuje, rozmawiamy o sprawach kontrowersyjnych. Ja nazywam się Bartosz Bednarczuk i do zobaczenia za jakiś czas.